dzisiaj wiadomości miasta dla kotków. Widzowie, podsuwajcie pomysły na nazwę miasta na literę T, bo tutaj już jest literka T. Jak oglądaliście, to możecie wiedzieć, co to jest. Macie podsuwać pomysły, nie no, nie zmuszam, ale podsuwajcie pomysły, ja mam się tym miastem nazywać i dam serduszko, jak mi się spodoba i dam taką nazwę na to miasto. Na razie to miasto się nazywa Terówka Wielkopolska, ale mogę to zmienić w każdej chwili, jak mi się jakaś spodoba nazwa lepsza od widzów. Drugie wiadomości. Miasto Terówka Wielkopolska zostaje otwarta, bo już są koce, dywany i wszystko. Kotki mogą już tu spać. Trzecie wiadomości. Łatka słodkooczna może zniszczyć dokładnie to w jedną noc, bo łatka bardzo niszczy to wszystko i niestety może to miasto spotkać wielkie gruty i wielki pech. Na razie też jak widzicie, tak prezentuję takie ładne wejście. No i kolejne, będzie za niedługi czas będzie na pewno dostarczone grube ilości jedzenia dla kotów. Na razie jeszcze nie ma jedzenia, bo jeszcze nie było dostarczone jedzenie, ale będzie w każdej chwili będzie dostarczane grube ilości jedzenia i kotki by tam mogły też same sobie. No i to wszystko. Dzisiejsze wiadomości, no to trwa już minutka. Więc tak, tak się prezentuje miasto, teraz wam pokażę spokojnie calusieńkie. Gdzie tutaj takie wejście. Dokładnie w tym miejscu będzie kocie jedzonko, a tam będzie dokładnie farma kociego jedzonka. Więc tak. Że dokładnie. Dokładnie teraz Terówka Wielkopolska zostaje otwarta dla kotków małych lub dużych. Dzięki wam za obejrzenie tych wiadomości. Ja się z wami żegnam, więc pa pa.